Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku openingów skrzynek od widzów. Jak widzicie, Shadow przygotował nam bardzo fajne skrzyneczki i znowu się zapowiada mega opening, ponieważ mamy do otwarcia jednego super magical chesta, dwa magical chesty, clan chest, final stage chest za 3 winy. No co prawda za szeroko w tym challenge'u nie poszedłeś, mordo, ale mam nadzieję, że spadnie kilka legend, więc zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. To co, może na początku przejdźmy do sprawdzenia Twojego konta, Shadow. Klan Farel Team, hashtag jeden, jesteś w moim klanie, wariacie. Największa ilość zdobytych pucharków 3424. O! I również masz 3424 na chwilę obecną. Super fajnie. Sprawdźmy, jakim teraz deckiem grasz. Grasz deckiem z Lavalonem, identycznym jak mój. Także mordeczko, mam nadzieję, że dropniemy dzisiaj Lawę, Inferno Dragona, no bądź tego Epika jako balon. Cóż mogę Ci, mordeczko, tutaj podpowiedzieć? Najlepiej by było, jakbyś tego balonika naprawdę już podciągnął na ten poziom 5, ponieważ na arenie już 11 arenie już będziesz miał naprawdę pod górkę z tym balonem, bo będzie szybko, bardzo łatwo, często, gęsto kontrowany. Strzałki 11, spoko. Minion Horda, widzę, że już możliwość podniesienia na 12. Goblin Gang też widzę, boostujesz. Fireballa sobie podciągnij na tą 8 na pewno. Ja bym się teraz na twoim miejscu skupił nad balonem i fireballem. No, chyba że spadnie jakaś nam legenda, to wtedy wiadomo, co mamy ulepszać. Okej, zacznijmy może opening od Golden Chesta. No nic do deku, nawet minionków nie trafiliśmy, szkoda. To co? Crown chest. Gold. Gemy. Royal Giant. Elitarni. Fire Spirit, no i dajcie jakiegoś epika ładnego. Tombstone, bardzo fajna karta, lubię, propsuję ją, bo jest OP mega. Okej, skoro tak, no to może teraz otworzymy sobie tego chesta za te winy. Gold, 1600, Hill, Hog Rider, Archers i Tornado. Szkoda, że nie balonik, naprawdę. No okej. O, jak widzę, to był chest za final stage'a, czyli teraz jest tylko możliwość zagrania za 100 gemów. Kurczę. Bardzo drogi stage, ale miałeś 3 winy, także spoko. Teraz otwórzmy sobie Giant Chesta. Gold, Bomber, Pekka, Mortar, no i Muszkieterka. Kurczę. Szkoda, że nie balonik. Dobra, zacznijmy może od Super Magicala, od Magicala z questów. Mam nadzieję, że będzie legenda i trzymam mocno kciuki za Lawę lub Inferno Dragona. Gold, Muszkieterka, Zap, Spear Goblin, Skeleton Barrel, Minion Horda 38, spoko do deka i... Kurczę. Gwarcy teraz zostały wzmocnione, także... No też jest spoko, epic. Widziałem deki z Lawą i z Gwarcami. Jest coś takiego, okej. Collect, Golden Chest kolejny. Klonik, szkoda. Co my tutaj mamy? Wygraj 10 razy, 1 na 1, 2, aha, dobra. To wiadomo. No to co, lecimy z kolejnym Magical Chestem. Mam nadzieję, że teraz spadnie legenda. Gold. Jedna Tesla, jak to śmiesznie wygląda. Fire Spirit 33. Giant 5. Knight 3. Takie słabe karty się sypią i jest szansa na legendę, moim zdaniem. Uwaga! Tak jest i mamy legendę. Super, jestem mega zadowolony. Trzymamy kciuki za Lava Handa. Bandit! Na poziomie będziesz miał już drugim. Kurczę, myślałem, że to będzie nowa odblokowana legenda, lecz nie. Bandytka też naprawdę bardzo fajna karta. Ciesz się, że masz bandytkę, a nie Sparkiego lub Ice Wizarda. Okej, super, że bandytka. No i teraz czas na Super Magical Chest. Sprawdźmy, co to będzie. Gold, 6600, ładnie. Pompeczka. Minion Horda do deku, jak najbardziej props.
Szkieletonki 101. Dart Goblin. Nie będzie. Jak jest 370 prawie skeleton baryłek, to... No właśnie, tego się spodziewałem, że niestety nie będzie. Łyczka 24. Szkoda, że nie balon 24. Szkoda. Naprawdę szkoda tego Super Magical Chesta, bo się zapowiadał fajnie. Zobaczmy, co masz tutaj jeszcze w sklepie, mordo. Mega Knighta. Ale sprawdźmy jeszcze legendy, tylko których ci brakuje. Jak widzimy, Ice Wizard i Sparky. Także się ciesz, że te dwie najgorsze, moim zdaniem, legendy ci nie spadają. Jak widzimy, tutaj jeszcze masz Royal Ghost, to już na jedynce. No to mega props dla ciebie, bo ja jeszcze nawet go nie mam. No nic, no nic, no nic. Lecimy z Clan Chestem. Zapomniałem w ogóle o Clan Cheście. Uwaga, może teraz spadnie legenda. O kurczę, ale żebym się zagadał i zapomniałem totalnie. Elitarnie Barbariansi, Giant, Ice Spirits, Royal Giant, Gobliny i... No i niestety nie ma legendy, ale jest X-Bow 3 razy. Ja tam kuszem lubię czasem pograć. 2 na 2, mega fan. No okej, mordeczko, to co, zagramy sobie może na arence twoim deckiem, zobaczymy jak mi pójdzie. Let's play. Mam nadzieję, że troszeczkę pucharków podkokrzę. Black Goku, czarny Son Goku. Dobra, mamy czym skontrować? Mamy, leci lawka. Mega Minion, dobra. Jestem ciekaw, jaka dalej karta poleci. Czym go skontrować, Mega Miniona? Goblin Gangiem czy Hordą? Chyba Gangiem. Zróbmy tak, dobrze. Tutaj dajemy sobie teraz szybko balonika. Mamy strzałki w razie czego. Aha, poison. Dobra, fireball. Uderzamy fireballem. Boom. Ładnie. Okej, 1-0, super. Nice, 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 nice. A on miał Gwarcy i Mega Miniona. Czyli może być jakiś, kurcze, wiecie co? Golem. No jest i golem. Farel dobrze powiedział, może być golem. Zagrajmy lawę wysoko. Sprawdzimy, co to wyjdzie. Może nam się uda jeszcze wcisnąć Minion Hordą. Zagra teraz poison. Ale ja sobie to skontruję na lajcie. Na lajcie sobie skontruję teraz Inferno Dragonikiem. Dobra, push jakiś był. Ten tam dosłał balona, prawdopodobnie mogłoby to siąść, ale nie ryzykujmy. Dobra, Prince, zejdźmy sobie do środka. Okej, Prinsik. No, troszeczkę mordo, ten lock był takim niewypałem. No, Prince, stop. Dobra. Teraz się skupmy, żeby tej wieży nie stracić za szybko i żeby dojechać go tam na trójeczkę. Lawę zagrajmy sobie przy ścianie. Od razu sobie zobaczmy, co ma. Dajmy balona, dobra. Raczej się ziomeczek z tego nie wykaraska. Niepotrzebnie zagrałem tą Minion Hordę w ten poison, ale mamy jeszcze Goblin Gang. Dobra, dobra, jest GG. Thanks, good luck. Thumbs up. Spoko, lubię grać jak najbardziej lawalonem. Spoko deczek, tu popełniłem jeden błąd, ale w gruncie rzeczy dobrze wyszło. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się taki odcineczek również podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie, boostujcie skrzyneczki. Farel z chęcią nagra jakiś odcineczek. Trzymajcie się, hej!